Każdy z panelistów ma 15 minut, następnie mamy 10 minut na dyskusję, zadawanie pytań i każdy z panelistów również ma po 2 minuty, żeby odnieść się do zadawanych pytań. Zapraszam, oddaję jako głos pierwszemu panu profesorowi. Bardzo proszę. Dobrze, szanowni państwo, panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w tej debacie. Ubolewam podobnie jak pan profesor Wiliński, że poświęcono tylko 15 minut dla każdego z referentów. Spróbuję się zmieścić w tym czasie i podzielić z państwem uwagami dotyczącymi funkcji obrońcy na gruncie znowelizowanych przepisów. By nie powtarzać tego, co państwo usłyszeli w części pierwszej, rozpocznę od problemu zasadniczego. Nowelizacja procedury karnej dokonywana w dwóch odsłonach, pamiętajmy, że chodzi nam tutaj o działania 27 września 2013 roku i 20 lutego roku 2015, przedzielone kolejną dozą aktywności Komisji Kodyfikacyjnej, były realizowane pod hasłem w kierunku kontradyktoryjności. I słyszeli państwo dzisiaj bardzo wiele na temat tego, że proces będzie kontradyktoryjny i że z kontradyktoryjności wynikają różnorakie elementy. Ani na tej sali, ani gdziekolwiek indziej nie wyjaśniono, co rozumie się pod pojęciem kontradyktoryjności. A kwestia ta na gruncie współczesnego procesu karnego jest w najwyższym stopniu skomplikowana. Dopóki nie zdefiniujemy kontradyktoryjności, dopóty bardzo trudno będzie mówić, z jakim modelem postępowania karnego mieć będziemy do czynienia po 1 lipca. Osobiście jestem subiektywnie pewny, że nie jest to proces kontradyktoryjny. Że jest to wyłącznie zmiana akcentów w procesie mieszanym między inkwizycyjnością a kontradyktoryjnością jako metodą prowadzenia postępowania dowodowego, głównie w stadium pierwszoinstancyjnym, z pewnymi modyfikacjami w stadium odwoławczym i z oczywistych powodów z zachowaniem w pełni inkwizycyjnego postępowania przygotowawczego. Dawałem temu wyraz na piśmie wielokrotnie na tej sali, czuję się zobowiązany to raz jeszcze podkreślić. Polskie rozwiązanie przyjęte w dwóch odsłonach jest bardzo podobne do tego, co zrobiono w kilku miejscach w Europie, ale w szczególności w latach, pod koniec lat 80. we Włoszech. Ma te same zalety i te same wady, które miało rozwiązanie włoskie i najprawdopodobniej przejdziemy dokładnie te same doświadczenia, przez które przewędrowali na przestrzeni ostatnich lat Włosi. Proszę nie spodziewać się rewolucji w praktyce stosowania prawa. To prawda. Perspektywa bezstronnego i niezaangażowanego arbitra to niezwykle atrakcyjna perspektywa, zwłaszcza dla tych, którzy orzekają. Możliwość uwolnienia się od powinności prowadzenia czynności dowodowych i wyjaśnienia wszystkiego w procesie za oskarżyciela i za obrońcę. Sąd działa bowiem dzisiaj zarówno za jedną, jak i za drugą stronę. To nieprawdopodobnie atrakcyjna oferta. Zakładam, że sędziowie tacy jak siedzący po mojej lewej stronie Igor Tuleja skwapliwie z tego instrumentu skorzystają. Nie po to, by zwiększać ilość niezasadnych uniewinnień lub niezasadnych skazań, ale by uczynić proces sensowniejszym, bardziej rzetelnym. Sporność jest bowiem lepszą metodą dochodzenia do prawdziwych ustaleń faktycznych niż aktywność sędziego. W to głęboko wierzę. Ale to jeszcze nie oznacza kontradyktoryjności. To oznacza jej namiastkę. Zostawię perspektywę sędziowską lepiej na tym znającym się osobom. Wrócę na moment do głównego tematu mojego wystąpienia, czyli do odpowiedzi na pytanie o znaczenie nowelizacji dla obrońcy. To jest fundamentalne. Nie wiem, czy więcej tracimy my na tej noweli, czy więcej tracą prokuratorzy. Na pewno prokuratorzy są skuteczniejsi w publicznym prezentowaniu zagrożeń wynikających z tej nowelizacji. Adwokatura raczej skłonna jest twierdzić, że ta nowela zmienia proces karny na korzyść, w co również osobiście głęboko wierzę. Ale nie traćcie państwo z pola widzenia, mówię do tych, którzy pełnią funkcję obrońców w procesach karnych, że wejście w życie tych przepisów nakłada na państwa gigantyczną dozę nowych obowiązków, których do tej pory nigdy nie było. Rację miał bowiem Cezary Kulesza, pisząc wielokrotnie, że obrona w procesie karnym od 28 roku była obroną bierną i formalną. Czynności obrończe prowadził sąd w takim zakresie, w jakim uważał to za stosowne albo w jakim wymuszało to na nim system kontroli instancyjnej.
po 1 lipca co najmniej w pewnej części obrona stanie się obroną realną. Pani profesor Wąsek-Wiaderek, opowiadając o dostępie do akt sprawy, wskazała na znaczenie przepisu artykułu 321. Ja o tym mówię na każdym spotkaniu z adwokatami. Proszę Państwa, żeby sensownie wykonać banalną czynność końcowego zaznajomienia się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym i skorzystać z owego nadzwyczajnie gwarancyjnego uprawnienia, mówię to bez ironii, by złożyć żądanie. Żądanie nie jest, proszę Państwa, skutkiem. Jest środkiem prowadzącym do sytuacji, w której w wyniku naszego żądania do akt sprawy przesyłanych do sądu załączone zostaną te materiały, które prokurator uznał za nieistotne z punktu widzenia formułowanej przez siebie skargi. Złożyć żądanie, to znaczy wymusić dołączenie tych akt do materiałów sprawy. One po przekazaniu ich wraz z aktem oskarżenia, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, prokurator, obrońca i sąd wie, co to znaczy, przekształcą się z formalnie akt postępowania przygotowawczego w formalnie i materialnie akta sprawy sądowej. To na nich bazował będzie sąd i może z tymi aktami zrobić, co zechce. 167 paragraf 1 in fine i 427 dają nieprawdopodobnie ciekawą perspektywę dotyczącą tego, gdzie są granice bierności sędziego. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach może bez inicjatywy stron, ale dodajmy radykalnie i wbrew stanowisku stron, przeprowadzić z urzędu dowolne dowody, jeśli tylko zechce. I nikt, ani oskarżyciel, ani obrońca, nie będzie mógł sądowi postawić z tego tytułu skutecznego zarzutu. Ustawodawca zagwarantował to w sposób absolutnie perfekcyjny. Nie da się sformułować zarzutu w skardze apelacyjnej dotyczącego przeprowadzenia przez sąd z urzędu czynności dowodowych z naruszeniem 167 paragraf 1 in fine, choćby do tego naruszenia doszło. To znaczy nie zaistniałyby szczególne, wyjątkowo uzasadnione okoliczności, a dowody zostałyby przeprowadzone. I nie wolno postawić nam zarzutu, mówię nam, czyli stronom, ani oskarżycielowi, ani obrońcy, zarzutu nieprzeprowadzenia czynności dowodowych z urzędu w sytuacji, w której strony sądziły, że zachodził szczególny, wyjątkowo uzasadniony przypadek, gdzie aktywność sądu była pożądana. Proszę zwrócić uwagę, tutaj zachowano perfekcyjną zasadę równości. Ta reguła zabija oskarżyciela i obrońcę. Jesteśmy bez ruchu. Dodajmy jeszcze jedno. Otóż na gruncie znowelizowanych przepisów deus ex machina pojawia się kategoria dowodów, których przeprowadzenie jest obowiązkowe. Poświęcono tej kategorii dowodów na przestrzeni ostatniego pół roku sporo czasu. Mogę Państwa zapewnić, że w tych debatach, w których ja uczestniczyłem, nie udzielono sensownej odpowiedzi na pytanie, jaki katalog dowodów obejmuje ta kategoria. Ale w odniesieniu do tej kategorii oskarżyciel lub obrońca zupełnie spokojnie mogą postawić sędziemu zarzut, że nie przeprowadził czynności z urzędu, choć było to obowiązkowe. Wystarczy powiedzieć tyle, byście Państwo mieli pełną świadomość, że twierdzenie, jakoby proces był kontradyktoryjny, jest iluzją. Jest kontradyktoryjny w części, a w istotnym zakresie pozostaje procesem inkwizycyjnym. To klasyczna formuła procesu mieszanego. Na moment do owych akt postępowania przygotowawczego, które jeszcze formalnie są tymi aktami i końcowego zaznajomienia. Proszę Pani, czy Pani kontroluje moją wypowiedź? Nie w sensie merytorycznym, tylko czasowym. Choć merytorycznym oczywiście należałoby również, ale to jest bardzo trudne. Ja tylko pod względem czasowym nie ośmieliłabym się merytorycznie recenzować pana profesora, natomiast czas kontroluję i minutę przed dam sygnał. Tylko moja żona wykonuje obie te czynności, czy kontroluje mnie merytorycznie i czasowo. Dzięki temu nic nie mówię. Jej kontrola jest perfekcyjna. 321. Żeby sensownie wykonać tę czynność i powiedzieć prokuratorowi, proszę do akt dołożyć jeszcze 2 lub 3 albo 57 dowodów. Trzeba przyjść do tej czynności z gotowym konceptem na obronę. Wolno nam działać wyłącznie na korzyść oskarżonego. I ta reguła nie jest związana z żadnym dążeniem do kontradyktoryjności, tylko jest tak stara jak proces i funkcja obrońcy w tym procesie. Niezależnie od tego, że czynności podejmowane na niekorzyść naszego mandanta mogą zostać ubezskutecznione, nie ma żadnej wątpliwości, że nasze decyzje dyktowane są przede wszystkim tym wskazaniem. By odpowiedzieć na pytanie, które z dokumentów pominiętych przez prokuratora chce dać sądowi w tej perspektywie, w której użyje tych dokumentów wedle własnego uznania,
i poza jakąkolwiek moją, to jest obrońcy kontrolą, muszę widzieć tę sprawę do poziomu kasacji. Jeśli cudownie nie skorzystam z trybu konsensualnego i na warunkach ugody ustalonej z oskarżycielem nie zakończę tego procesu, przechodząc wyłącznie przez stadium postępowania przygotowawczego. Końcowe zaznajomienie to tylko i wyłącznie możliwość, z której może skorzystać obrońca. Ale na gruncie znowelizowanych przepisów z punktu widzenia standardu deontologicznego i paradygmatu obrony to nasza najgłębsza powinność. Nie da się już dzisiaj pominąć tej czynności, myślę dzisiaj, a widzę 2 lipca. Nie da się przystąpić do tej czynności w sposób formalny. Nie da się reagować owymi żądaniami bez pełnej koncepcji obrony. Nie da się sensownie wykonać tego banalnego z pewnego punktu widzenia zabiegu, nie wiedząc, jakimi dowodami chcemy jeszcze dysponować w procesie, co będzie przedmiotem naszych wniosków dowodowych składanych w trybie 167 paragraf 1, ale przed sądem, bowiem tylko uwzględnienie pełnego spektrum informacji o tym, co czynić możemy i chcemy w procesie, pozwoli rozstrzygnąć tę kwestię. To powoduje, że niezależnie od moim zdaniem niedobrego rozwiązania polegającego na zasadzie braku jakichkolwiek zmian w postępowaniu przygotowawczym. Mogą Państwo obejrzeć kodeks ze znowelizowanymi przepisami. W części tyczącej postępowania przygotowawczego zmian jest sporo. Trzeba postawić pytanie, jakie to są zmiany. Techniczne. Merytoryczna jest jedna. 297. Deklaracja. Słusznie mówią ci, że z tej deklaracji można wyciągnąć nieprawdopodobnie wiele, ale trzeba podchodzić do tego procesu z taką perspektywą, która mnie jest osobiście bardzo bliska. Wyciskać z tych przepisów, które komisja zaproponowała, a Sejm uchwalił, maksymalnie wiele w kierunku czystego modelu kontradyktoryjności. I próbować ograniczać wszystko to, co wkomponowano w tę nowelę, by kontradyktoryjność przetrącić w taki sposób, by owe ograniczenia były minimalizowane. Nawet przy niezmienionym postępowaniu przygotowawczym funkcja obrońcy ulega radykalnej zmianie. Jesteśmy co najmniej zobligowani do takiej aktywności jak oskarżyciel. I to takiej aktywności, która w zależności od tego, jak kształtować się będzie nasza perspektywa co do sposobu zakończenia procesu, od momentu, w którym pojawi się realna szansa na zamknięcie postępowania w trybie konsensualnym, wymaga pełnego działania dowodowego. Pan profesor Tomaszewski, ale i pan profesor Wiliński, niestety nie słyszałem wystąpienia pana profesora Królikowskiego, więc nie mogę się do niego odwołać, nawiązywali do tej pewnej kategorii czynności dowodowych, które czasami określa się mianem dowodów prywatnych, prywatnego postępowania dowodowego, prywatnej opinii, czy jak chciał mój przyjaciel Paweł Wiliński, prywatnej ekspertyzy. Ten biegły, któremu, czy specjalista, osoba posiadająca wiadomości z zakresu specjalnego, któremu powierzamy sporządzenie opinii jako obrońcy, staje się czymś na kształt angloamerykańskiego witness expert, o ile dobrze zrozumiałem wypowiedź Pawła. Wszystko jedno. Nie ma prywatnych dowodów w postępowaniu karnym. W tym sensie odpowiadam na wezwanie Pawła Wilińskiego wygłoszone przed przerwą. Wszystkie dowody, które są przeprowadzane w procesie, są dowodami urzędowymi lub publicznymi, ponieważ ich przeprowadzenie następuje na podstawie przepisów prawa publicznego, tylko KPK. W tym sensie oczywiście posługiwanie się pojęciem dowody prywatne i prywatna opinia jest daleko idącym skrótem myślowym. Ale ten skrót plastycznie odzwierciedla zmianę naszego położenia z punktu widzenia czynności, które poprzedzają formalne przeprowadzenie dowodów. Niepotrzebnie pani kontaktuje się z moją żoną. Które poprzedzają formalne przeprowadzenie dowodów, a czynią możliwym składanie stosownych wniosków. Przeciągnę 2 sekundy. Proszę Państwa, na jedną chwilę do postępowania jurysdykcyjnego po złożeniu aktu oskarżenia w trybie przewidzianym przez znowelizowane przepisy. W tym akcie oskarżenia pojawią się wykazy dowodów, o których przeprowadzenie wnosił będzie prokurator. Do tego aktu oskarżenia zostaną załączone grupy materiałów z postępowania przygotowawczego, te, które zawierają dowody z dokumentów i te, które zawierają dowody z depozycji osobowych, mają być w odrębnych plikach przekazywane. Jaki jest sens tego rozwiązania i co z niego można wycisnąć, to może opowieść na inne spotkanie. Wszystko jedno, jak potraktujecie Państwo wykaz dowodów zawartych w akcie oskarżenia. Są możliwe 2 perspektywy. Jeden zbiorczy wniosek dowodowy, który sąd rozstrzyga łącznie,
pamiętać, że dowody, które przedstawia prokurator wraz z aktem oskarżenia, to są dowody, które mają stanowić podstawę wniosku, o którym mowa 167 paragraf 1. Te dowody mają być dopuszczone, ale mają być ocenione, na przykład w perspektywie artykułu 168a, o czym mówił będzie po pewnym czasie na tej sali dzisiaj pan doktor Jasiński. Trzeba zatem odpowiedzieć na pytanie, czy akt oskarżenia w tej części, w której zawiera wykaz dowodów, to jeden wniosek, do którego odnosi się łącznie sąd? Pan sędzia pewnie przedstawi nam własną perspektywę. Czy tylko informacja o wnioskach, które składać będziemy sukcesywnie podczas kolejnych odsłon czynności dowodowych prowadzonych w trakcie procesu przed sądem pierwszej instancji? Mnie osobiście bardziej podoba się ta druga perspektywa. Zostawmy to na razie na boku. Zadajmy pytanie, gdzie są wnioski dowodowe obrońcy? Proces kontradyktoryjny polega bowiem między innymi, choć nie wyłącznie na tym, że dowody przeprowadzają przed sądem strony. Właśnie widzimy akt oskarżenia i perspektywę dowodów, które przeprowadzał będzie prokurator pod warunkiem, że zostaną dopuszczone przez sąd, a obrońca? A obrońca ma dwie możliwości. Pierwszą, o której mówiła pani profesor Wiaderek, 321 i wyciągnięcie z materiałów zgromadzonych przez prokuratora tych źródeł i informacji o dowodach, których prokurator użyć przed sądem nie chce, i uczynienie ich podstawą własnych wniosków. To paradoks połączenia ze sobą inkwizycyjności postępowania przygotowawczego i zwiększonej dozy kontradyktoryjności w postępowaniu jurysdykcyjnym. Otóż jeśli będę sprawny, zagram materiałami, które wypracuje pan prokurator Kosmaty na mój własny wniosek przeciwko prokuratorowi Kosmatemu jako oskarżycielowi. Mogę to uczynić. Już kończę. Co ponadto? Załóżmy, że w materiałach postępowania przygotowawczego nie znajdę nic, co mógłbym objąć treścią mojego żądania. Na jakiej podstawie mam złożyć w trybie 167 paragraf 1 do sądu wniosek dowodowy, który liczę, że on mi dopuści, a ja go przeprowadzę? Skoro nie mogę skorzystać z tego, co ustalono w postępowaniu przygotowawczym, to muszę mieć jakąś perspektywę dla własnych informacji. I to jest to, co jest fundamentalne w tej nowelizacji. Czynności, które polegają na zbieraniu informacji, wyszukiwaniu dowodów, gromadzeniu dowodów, zabezpieczaniu dowodów, ale i wytwarzaniu środków dowodowych, które następnie wykorzystywać możemy jako podstawę naszych wniosków. Z czego to wywodzę? Z dwóch przepisów, bo tylko do dwóch się mogę odwołać. Z 393 paragraf 3, o którym pewnie warto byłoby nieco więcej powiedzieć, by pokazać perspektywę, dlaczego dokument sporządzony przez osobę posiadającą wiadomości specjalne na moje jako obrońcy zlecenie jestem w stanie przy odpowiedniej wykładni uczynić równoważną formułą dokumentu dla opinii biegłego sporządzonej w trybie 193 i następne. Trzeba trochę kreatywności przy wykładni, ale to jest możliwe. Tak? 393 paragraf 3 w znowelizowanej wersji 168a. To jest zakaz przeprowadzenia lub wykorzystania dowodów uzyskanych za pomocą czynu zabronionego dla potrzeb postępowania karnego. Z tych dwóch przepisów, notabene z inspiracji samej Komisji Kodyfikacyjnej, dwa zdania zawarte w uzasadnieniu pod treścią artykułu 168a pokazują, że myślano o tym i że obrońca będzie mógł, a ja twierdzę, będzie musiał szukać dowodów, gromadzić dowody po to, by sensownie wykonywać swoje czynności w postępowaniu jurysdykcyjnym. Jeśli sąd dopuści do przeprowadzenia tych dowodów, staną się dowodami publicznymi w tym zakresie między moimi wnioskami, a wnioskami prokuratora Kosmatego, który za chwilę zapewne oprotestuje część moich twierdzeń, nie będzie żadnej różnicy, wiem. Różnica polegała będzie tylko na tym, że prokurator Kosmaty ma wszystkie normatywne instrumenty, by wyszukiwać, gromadzić te dowody w granicach i na podstawie przepisów prawa. A ja działam w sferze wolnej od regulacji. To jest niemiecki Rechtsfreiraum. Nie wolno mi tylko jednego, bo to kontrproduktywne, zdobywać źródeł dowodowych za pomocą czynu zabronionego dla tego postępowania. Nie z tego powodu, że prokurator Kosmaty pociągnie mnie do odpowiedzialności za popełnienie owego czynu zabronionego. To mniej istotne w perspektywie procesowej z tego względu, że wykorzystanie tych źródeł dowodowych będzie po prostu niemożliwe ze względu na treść artykułu 168a. Proszę Państwa, ta opowieść powinna trwać dużo dłużej, ale chciałem Państwa przekonać do jednego. Na pewno obrońca jest zobligowany do czynnej obrony. Nakłada się na niego nieprawdopodobnie dużo nowych obowiązków, których nie miał. I zostawia się 30 sekund.
Nieprawdopodobnie szerokie pole... Panie profesorze. Nieuregulowane, wiem. Proszę pomyśleć tylko o jednej rzeczy. Jak wygląda ochrona tajemnicy adwokackiej lub obrończej w odniesieniu do osób, które wykorzystywać będziemy dla zdobywania informacji o dowodach? W jaki sposób zagwarantować sobie to, że nasz witness expert, którego sobie doprowadzimy do procesu, sporządzający dla nas opinię, będzie chroniony w takim zakresie, w jakim chroniony jest obrońca przez artykuł 178 przed ryzykiem przymusowego, bo opartego na przepisach prawa publicznego, uzyskania od niego informacji korzystnych w perspektywie pozytywnej weryfikacji zasadności zarzutów formułowanych w akcie oskarżenia. Takich perspektyw, które nie zostały dopełnione, jest nieprawdopodobnie wiele. Ale najważniejsza z punktu widzenia tego, co napisano, funkcja obrony, jest teza: nie ma już po 1 lipca biernej, wyczekującej, reaktywnej formuły prowadzenia obrony. Jest aktywny świat kreatywnych obrońców, którzy tylko i wyłącznie w ten sposób mogą zmieścić się w ciążących na nich powinnościach, ale którzy, podejmując tę próbę, narażają się na nieprawdopodobnie wiele ryzyk związanych z wykonywanymi czynnościami. To, co Państwo mogli całkiem niedawno obserwować, to niezasadne zarzuty na prokuraturę związane z tym, że nie dopilnowała materiałów z jakiegoś tam postępowania przygotowawczego, ale interesujące zarzuty dotyczące osób, które w sposób zgodny z prawem znalazły się w tych materiałach, tych materiałów dyspozycji. Wolno je wykorzystywać do obrony, wolno je wykorzystywać do reprezentowania interesów pokrzywdzonego, adwokatowi i jego mandantowi, i nie wolno w taki sposób, w jaki to zostało uczynione. Takich miejsc, w których aktywnie działający obrońca znajdował się będzie wielokrotnie w sytuacji zainteresowania organów ścigania, nie dlatego, że jest obrońcą, jest bardzo wiele. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan mecenas Pietrzak twierdzi, że przedłużyłem, ale... Pan profesor odbiera nam czas na dyskusję. Bardzo dziękuję. Poproszę pana sędziego Igora Tuleja o zabranie głosu. Zawsze, kiedy rozpoczyna się dyskusja na temat roli sądu i sędziego, przypomina mi się jeden z reportaży Ireny Krzywickiej z tomu Sąd idzie. Krzywicka opisała zasadnicze typy sędziów, zrobiła to już w 1935 roku i pisała tak. Sędzia urzędnik, ważnie młody człowiek, który tę funkcję uważa za pierwszy etap swojej kariery. Nie przejmuje się, nie wsłuchuje się zbytnio, spieszy się. Jest dokładny, sumienny i choć sumaryczny, niczym jednak nie rażący, prawie automat, ale automat działający sprawnie. Typ drugi, sędzia sadysta. Tacy są prawie w każdym fachu wymagającym zetknięcia z ludźmi, niesprawiedliwe więc byłoby obarczanie odpowiedzialnością za nich zawodu sędziowskiego. Bywają sadyści nauczyciele, wojskowi, majstrzy, biuraliści, słowem różni. Jest przecież z góry przewidziane w kodeksie, wszystko co postanowi jest przecież z góry przewidziane w kodeksie, wszystko ma sankcję prawną. Wolno mu, robi to co mu wolno, a tym co stoją za stołem nie wolno. To go wprowadza w stan narkotycznego oszołomienia. Drobne torturki jakie zadaje to ostatecznie nic ważnego. Jego szyderstwa, gromy nie są w gruncie rzeczy groźne, a jeżeli jaka nędzarka ugnie się pod ciężarem 10 zł grzywny, któż by mu zrobił zarzut z powodu tak śmiesznej sumy? To są sadyści w miniaturowym, kieszonkowym wydaniu. Oto i kolejny. Już dobrze starszy sędzia, wysoki, zgarbiony, siwiejący, o smutnych, jakby załzawionych oczach. Z każdego jego ruchu wyziera dobroć, jak kwiatek z pączka. To jest trzeci typ, bo i taki bywa. Z ust jego gęsto pada słowo uniewinnić, a jeżeli wymierza kary i grzywny, to z takim wahaniem, z takim bólem i wstrętem, że większe współczucie ogarnia dla niego niż dla skazanego. Ach, jest podobno i czwarty typ, sędzia głupiec. Tak słyszałam, nadęty i senny, siedzi i nad niczym się nie zastanawia. Nic go nie obchodzi, wyrokuje jak popadnie i namaszczonym tonem, wkładając biret, powiada. Sąd udaje się na naradę. I samotny, niezrozumiany i nierozumiejący wychodzi z sali. Tak pisała Krzywicka kilkadziesiąt lat temu. Natomiast ja wierzę, że znowelizowana, obowiązująca od 1 lipca procedura karna nie doprowadzi do powstania nowego typu
sędziego widza, który wyobrażam sobie, że miałby być niemy, pozbawiony emocji, miałby być obojętnym obserwatorem. W moim odczuciu dla takiego sędziego na sali sądowej nie ma po prostu miejsca, ponieważ chyba się wszyscy zgodzimy, że po prostu obojętność zabija zawsze sprawiedliwość. Zatem jak ma wyglądać rola sądu i sędziego po zwiększeniu elementu kontradyktoryjności w procesie karnym? Widz czy arbiter? Najprościej oczywiście byłoby stwierdzić, że sąd jest niezaangażowanym w spór organem procesowym, wyłącznie przysłuchuje się argumentom oskarżenia i obrony przedstawianym podczas rozprawy, natomiast zasadniczą osią sporu jest postępowanie dowodowe prowadzone na rozprawie bez aktywnego udziału sądu. Taka wizja w moim odczuciu nie do końca jest zgodna z etosem sędziego, o czym wspominał pan profesor Tomaszewski. Z pewnością zatem, i tutaj obawiam się, że pan profesor Kardas na mnie zacznie krzyczeć, z pewnością nie widz, nie obserwator, ale arbiter, i to niebierny arbiter. Ale arbiter, który korzystając z instytucji przewidzianych przepisami kodeksu postępowania karnego, posługując się w granicach zakreślonych etyką zawodową, atrybutami władzy sędziowskiej, moderuje spór sądowy, kieruje, nadzoruje postępowanie dowodowe i w efekcie wydaje sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Pan profesor Kardas w publikacji Etyczne i proceduralne determinanty pełnienia funkcji sędziego, obrońcy i oskarżyciela w kontradyktoryjnym procesie karnym, będącej właśnie inspiracją dla mojej wypowiedzi, wskazuje: kontradyktoryjny proces karny, opierając się na wyraźnie zakreślonych przez prawodawcę rolach procesowych oskarżyciela, obrońcy i sądu, ze swej istoty w znacznej części bazuje na szczegółowych zasadach etycznych, bez których prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości nie jest możliwe. Zmiana pozycji i roli sądu w postępowaniu jurysdykcyjnym, mająca na celu jego usytuowanie w roli bezstronnego i niezaangażowanego wprowadzone przez strony zmagania arbitra, powoduje, że szczególne znaczenie odgrywać będą przy organizowaniu, następnie właśnie moderowaniu sporu, zasady etyki. Z tym oczywiście się zgadzam. W tym momencie też chciałbym przypomnieć państwu, że nie tylko adwokaci, radcowie czy prokuratorzy mają skodyfikowane te zasady, również sędziowie mają swój zbiór zasad etyki zawodowej uchwalone przez Krajową Radę Sądownictwa w 2003 roku. I z punktu widzenia dzisiejszej konferencji jest istotny rozdział drugi dotyczący zasad pełnienia służby, który w paragrafach od 10 do 12 wskazuje. Sędzia powinien unikać zachowań, które mogłyby podważać zaufanie do jego niezawisłości, bezstronności. Sędzia, wyjaśniając stronom kwestie proceduralne i podając motywy orzeczenia, powinien czynić to w sposób dla nich zrozumiały. Sędzia powinien dbać o porządek i właściwy przebieg oraz odpowiedni poziom stosowania procedur, w których uczestniczy. W odniesieniu do stron i innych osób uczestniczących w postępowaniu sędzia powinien zachowywać godną postawę, cierpliwość, grzeczność, a także wymagać od tych osób właściwego zachowania. Sędzia powinien odpowiednio reagować w przypadku niewłaściwego zachowania osób uczestniczących w postępowaniu, w szczególności w razie okazywania przez te osoby uprzedzenia ze względu na rasę, płeć, wyznanie, narodowość, niepełnosprawność, wiek lub status społeczny albo majątkowy, czy z jakiejkolwiek innej przyczyny. Tak jak pan profesor wskazuje w swojej publikacji, z czym się absolutnie zgadzam, te zasady etyczne, przedstawione uregulowania mają zastosowanie w przypadku sędziów i sądu zarówno do wszystkich etapów postępowania jurysdykcyjnego, jak i wszystkich aspektów aktywności sądu na sali rozpraw. Poczynając od organizacji samej rozprawy, poprzez, o co postuluje pan profesor, najdalej idącą wstrzemięźliwość w zakresie realizowanych przez strony czynności dowodowych, aż po kwestie związane z reakcją na różnorodne zachowania uczestników procesu, w tym również zagadnienia łączące się z wykonywaniem czynności władczych. Teraz chciałbym przedstawić konkretne
przesłanki uregulowania, które według mnie świadczą o tym, że właśnie sąd, sędzia w znowelizowanej procedurze karnej nie będą widzem, obserwatorem czy biernym arbitrem. Poza tymi generalnymi wskazówkami etycznymi, które próbowałem opisać, będę odwoływał się do konkretnych przepisów i w takim telegraficznym skrócie spróbuję aktywność sądu i sędziego omówić w trzech płaszczyznach. Po pierwsze, szeroko rozumianego przygotowania do rozprawy głównej, czyli tego przygotowania komfortowego dla stron pola walki, ringu dla tych procesowych adwersarzy. Po drugie, procedowania w postępowaniu pierwszoinstancyjnym i spróbuję odnieść się do samego postępowania dowodowego przed sądem pierwszej instancji. Organizacja przebiegu rozprawy, czyli działanie organów wymiaru sprawiedliwości zmierzające do tego, aby proces przeprowadzono sprawnie, w sposób zaplanowany, bez przewlekłości, zgodnie z obowiązującą procedurą, a przede wszystkim z poszanowaniem praw wszystkich jego uczestników, zwłaszcza stron. Istotny jest, i od tego zacznę, rozdział 40, czyli wstępna kontrola oskarżenia. Wydaje się, że dużej wagi nabiera artykuł 337, czyli kontrola formalna aktu oskarżenia, zwłaszcza że dwa przepisy przestały już obowiązywać, czyli artykuł 345 i 397, który dawał sądowi możliwość zwrotu sprawy do postępowania przygotowawczego w celu uzupełnienia tych braków. Także przypuszczam, że po 1 lipca przewodniczący wydziałów będą niezwykle wnikliwie badali stronę formalną aktu oskarżenia i będą korzystali z każdej sposobności, okazji, żeby dokonać zwrotu tego aktu. Też przypominam, ale pewnie pan prokurator o tym wspomni, że przepisy dotyczące samego aktu oskarżenia uległy istotnym zmianom. Tutaj mam na myśli artykuł 333 i 334. Doręczanie odpisu aktu oskarżenia, artykuł 338. Tutaj już pojawia się po raz kolejny zresztą możliwość składania przez oskarżonego wniosków dowodowych, ale też, o czym pani profesor wspominała, to jest ten kolejny etap, kiedy poucza się oskarżonego o przysługujących mu uprawnieniach. Zresztą ta zasada i informacja, o której mowa w artykule 16 i przy niektórych przepisach również jest wprost wskazana konieczność pouczania w znowelizowanej procedurze karnej, te zasady informacji jest bardzo istotna. O tym chyba żaden z prelegentów jeszcze nie wspominał, czyli artykuł 349, przygotowanie, posiedzenie organizacyjne, wstępne, przygotowujące do samego postępowania sądowego. Wydaje się, że ono nabierze większego znaczenia. W niektórych sytuacjach, zresztą zgodnie z wolą ustawodawcy, jest ono obligatoryjne, jeżeli przewodniczący już przyjmując sprawę dostrzega, że tych terminów w postępowaniu sądowym będzie więcej niż 5, powinien ją skierować na posiedzenie. Również ze względu na zawiłość sprawy, z innych ważnych powodów, można skierować sprawę na posiedzenie przygotowujące do rozprawy. Do tej pory w praktyce sądy raczej rzadko korzystały z tego przepisu. Zresztą to się spotykaliśmy się z zarzutami ze strony sędziów z sądu apelacyjnego, którzy wizytowali nasze wydziały, że właśnie w ich ocenie racjonalne korzystanie z tego przepisu znacznie by przyspieszyło bieg postępowania. Także przypuszczam, że po 1 lipca ten przepis istotnie nabierze większej wagi. Komisja kodyfikacyjna, o czym już wspominano, uznała, że sąd powinien przestać pełnić rolę paternalistyczną wobec oskarżonego. Realny ciężar obrony będzie spoczywał na oskarżonym i obrońcy. Oczywiście podstawowym warunkiem skuteczności procesu kontradyktoryjnego jest zapewnienie stronom rzeczywistej, równej pozycji procesowej. Natomiast też spotkałem się
w jednej z publikacji z opinią pana profesora Cezarego Kuleszy, który stwierdził wprost, nie oszukujmy się, projektowana reforma KPK, stawiając na kontradyktoryjność postępowania sądowego i utrzymując co do zasady inkwizycyjnej postępowania przygotowawczego, nie tylko nie zapewnia równości broni pomiędzy oskarżeniem a obroną, lecz także pogłębia nierówności między stronami procesowymi. Pan profesor Hofmański z kolei w innej wypowiedzi określił, że siły uczestników procesu karnego nie są i nigdy nie będą równe. Oskarżony, nawet reprezentowany przez najsprawniejszego obrońcę, a tym bardziej niekorzystający z pomocy profesjonalisty, nigdy nie będzie miał takiej pozycji i takich możliwości jak uosabiająca państwo prokuratura. I wydaje mi się, że wszyscy mamy tego świadomość i z tym się zgadzamy. Zatem rolą sądu i przewodniczącego będzie staranie, aby te dysproporcje wyrównać, czyli między innymi obrońcy, pełnomocnicy jak najbardziej z urzędu. O tych przepisach była już mowa o artykule 80a, 87a. Procedowanie w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, przewodniczący kieruje rozprawą. Proszę zwrócić tylko uwagę, że artykuł 366 został znowelizowany. Wydaje się, że sędziowie powinni większą wagę zwracać na to, aby tryb przesłuchania, czyli artykuł 171 był właściwy. Roztropnie korzystali z artykułu 370, paragraf 4, uchylanie pytań. Również wydaje się, że z uwagi na kontradyktoryjność postępowania karnego należy ostrożnie korzystać z artykułu 375, wydalenie oskarżonego z sali rozpraw. Mamy też artykuł 390. Można czasowo usunąć oskarżonego, jeżeli jego obecność mogłaby wpływać krępująco na wyjaśnienia współoskarżonego, zeznania świadka. Pojawił się paragraf trzeci, wydaje się, że należy z niego korzystać. W takiej sytuacji należy przesłuchiwać te osoby przy pomocy urządzeń technicznych w ramach wideokonferencji, aby jednak pan oskarżony w jakiejś, w cudzysłowie, bezpośredniej formie uczestniczył w tej czynności. Cała policja sesyjna też mieści się w tym temacie, czyli począwszy od artykułu 20 w przypadku uchybień ze strony obrońcy, pełnomocnika, prokuratora, podejrzewam, że będziemy natychmiast reagowali, zawiadamiając przełożonych. Kary porządkowe, pieniężne, aresztowanie. Proszę pamiętać o artykule 48 i następnym ustawy o prawo o sądach powszechnych, który też upoważnia do stosowania. Nie zdążę opowiedzieć, jak sobie wyobrażam postępowanie dowodowe, przejdę do konkluzji. Jasne. To znaczy, obawiam się, że nic odkrywczego poza tym, co już tutaj było powiedziane, nie powiem. Tak jak pan profesor wspominał o artykule 167, ten przepis nie uniemożliwia działania sądu z urzędu. W wyjątkowych wypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami sąd może dopuścić i przeprowadzić dowód z urzędu. Oczywiście są to wyjątkowe sytuacje. Również sposób przesłuchania, artykuł 370, sąd, członkowie składu zgodnie z paragrafem trzecim mogą w wyjątkowych sytuacjach zadawać pytania, pomimo tego, że to nie sąd przeprowadza ten dowód. Artykuł 389, 391, które odpowiednio upoważniają do ujawniania, odczytywania czy to wyjaśnień, czy to zeznań z postępowania przygotowawczego. Również mamy przepisy przy 389 paragraf 3, przy 391 paragraf 1b. W wyjątkowych wypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami sąd, zadając pytania, może odczytywać w odpowiednim zakresie te protokoły.
Też oczywiście jest ten katalog dowodów z urzędu, dowodów, które sąd powinien przeprowadzić z urzędu, o których wspominał pan profesor, czyli 213 paragraf 1 KPK, który mówi o aktualizowaniu tych informacji dotyczących sytuacji majątkowej podsądnego, wywiad środowiskowy, przepis 214 paragraf 2. Również trudno sobie wyobrazić, aby sąd, jeśli zajdzie taka konieczność z urzędu, nie skorzystał z artykułu 193 i kolejnych 202 i 202 paragraf 3, który mówi o tym biegłym seksuologu. I kończąc, moim zdaniem kierunek interpretacji przepisów obowiązujących po 1 lipca, który miałby prowadzić do znacznego ograniczenia roli sądu w procesie dowodzenia, czy wręcz jego ubezwłasnowolnienia, byłby absolutnie błędny. Zadania sądu i sędziego w znowelizowanym KPK z pewnością nie zostały sprowadzone w moim odczuciu do roli biernego arbitra, tym bardziej widza, czy też obserwatora. Obowiązek aktywizmu sędziego, który dostrzegam w nowych przepisach, zwłaszcza w sytuacji, kiedy zagrożone są zasady prawdy materialnej, jest zgodny również z podstawowymi standardami, o których mówiła i pani profesor, i pan profesor Wiliński, czyli z artykułem 45 ust. 1 Konstytucji i artykułem 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Również warto może przytoczyć wypowiedź pana sędziego Stanisława Zabłockiego. Pan sędzia stwierdził tak: nie wyobrażam sobie, że sądy będą ograniczały się tylko do nadzoru nad sprawiedliwością proceduralną. Nie byłoby dobrze, gdyby to prowadziło do sytuacji, że zapadnie wyrok prawidłowy proceduralnie, ale niesprawiedliwy. Natomiast też znalazłem wypowiedź pana profesora Hofmańskiego, który wskazał: zamiarem ustawodawcy nie było złożenie na ołtarzu budowy modelu kontradyktoryjnego prawdy materialnej. Intencją było znalezienie lepszego modelu dochodzenia do tej prawdy. I jeszcze muszę skorzystać z okazji i powołać się na pana profesora Kardasa. Oczywiście postuluję, żeby państwo mieli świadomość, to już moje własne odkrywcza uwaga, że sąd, oskarżenie, obrońca, powinniśmy stanowić taką nierozerwalną triadę. Może to brzmi dosyć romantycznie, ale o to postuluję. Natomiast pan profesor Kardas wskazał, z czym się absolutnie zgadzam, że zasady etyki zawodowej, którymi kierujemy się, wykonując poszczególne zawody prawnicze, z oczywistych powodów często są odmienne. Muszą przecież uwzględniać specyfikę naszych funkcji procesowych. Najważniejsze jednak, że w zasadniczej części opierają się na wspólnych dla wszystkich dyrektywach, których przestrzeganie służy ochronie i realizacji tych samych kardynalnych wartości, rzetelności procesu oraz realizacji sprawiedliwości materialnej. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ponieważ pan profesor był wielokrotnie wywoływany przez pana sędziego, więc jego wypowiedź i tak się dalej przedłuża. Zapraszam pana doktora Kładocznego. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja w tym gronie się znaleźć nie powinienem, ale dziękuję uprzejmości pana mecenasa Pietrzaka. Oczywiście jestem, nie jestem procesualistą i stąd myślę, że tylko prostym materialistą. W związku z tym, choć oczywiście parę regulacji zmiany systemu prawa procesowego trafiło do kodeksu karnego, to moja obecność tu nie byłaby tak może potrzebna i korzystna dla państwa, jak gdyby nie to, że jeszcze jestem z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i co już to pani przewodnicząca powiedziała, i w tym kontekście ośmielam się zabrać głos jedynie, przepraszając z góry państwa, że to, co powiem, może nie będzie odkrywcze, a za to będzie krótkie i państwo na lunch zdążą szybciej, niż państwo spodziewali się po wystąpieniach poprzednich. Co chciałem powiedzieć, proszę państwa, taką tezę chciałem postawić i chętnie wysłucham różnego rodzaju później napaści na siebie albo na tą tezę raczej bardziej, że osobą najbardziej pokrzywdzoną tą nowelizacją jest pokrzywdzony. Zawsze pokrzywdzony jest taką pokraczną figurą procesu karnego, której jest pokrzywdzonym i w związku z tym nie wiadomo, co z nim zrobić. Pan sędzia przed chwilą powiedział, że powinni stanowić triadę: sędzia, prokurator i adwokat, pokrzywdzony nam wypada. No, taka jest trudna sytuacja. Pan dziekan Ziemisław Gintot mówił, że po obu stronach barykady jest fajnie, a ten nasz pokrzywdzony, nie wiadomo, gdzie on jest, czy on jest na barykadzie okrakiem, czy już pod nią leży. Do czego zmierzam?
Ja dostrzegam, bo zgodnie z tym, co pani profesor Wąsek-Biederek mówiła, trzeba się starać znaleźć pozytywne elementy tej nowelizacji. Ja je widzę. Muszę powiedzieć, że bardzo wiele zrobiono w tym kierunku, za co oczywiście dziękuję Komisji Kodyfikacyjnej, żeby spróbować zaktywizować pokrzywdzonego. I jest bardzo wiele miejsc, w których ta aktywizacja następuje. Problem polega na tym, że na przykład do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przychodzą ludzie najczęściej, którzy się nie chcą aktywizować. Oni wpadli w postępowanie karne przypadkiem, dlatego zostali pokrzywdzonymi i nie mają ani wiedzy, ani ochoty, ani często możliwości przeprowadzać tych wszystkich dopuszczonych i rozszerzonych w tej chwili przez nowelizację działań, bo uważają, i to słowo również padało, że nie jest zły. I pan dziekan Gintow o tym mówił i pan sędzia Tuleja też, padło słowo paternalizm. No paternalizm wiąże się z tym, że oni uważają, że są pokrzywdzeni i w związku z tym im się należy od państwa, od ojczyzny, mówię o nie dlatego górnolotnie, tylko żeby przejść na łacinę patria, pewien paternalizm, żeby człowiek pokrzywdzony w sposób sprawiedliwy został potraktowany. I niezupełnie się zgadzam z panem profesorem Wilińskim, że to słowo sprawiedliwość jest takie dla każdego inne. Oczywiście, że jest. Natomiast mam wrażenie, że najwięcej w ramach tej sprawiedliwości mają do powiedzenia właśnie osoby pokrzywdzone. I teraz, jeżeli ja czytam, a czytam to u pana profesora Michała Królikowskiego, że to jest tytuł. W Europie sądy uniewinniają co piątego, więc i u nas tak może być. To nie chcę cytować, bo to może być, to powiedziałbym, żywe słowo jest lepsze, no to jeżeli co piątego uniewinniają, a w tej chwili co 2% zdaje się jest uniewinnień, to znaczy, że będziemy mieli, być może, to jest tylko hipoteza, przecież nie wiemy co będzie, będziemy mieli tych uniewinnień odpowiednio skokowo więcej. I rzeczywiście pan profesor Wiliński miał absolutnie rację, że pokrzywdzony jest zainteresowany taką sprawiedliwością, która spowoduje, że skażemy, ukażemy, uznamy za winnego sprawcę, on dostanie sowite odszkodowanie bądź zadośćuczynienie, bądź jedno i drugie, a tamtego spopieli, jego krzywdziciela, spopieli piorun z nieba. No być może tak jest, ale myślę, że nie u wszystkich pokrzywdzonych to występuje taka tendencja, ale na pewno coś w tym jest. Wszelkie aktywizowanie czy gwarantowanie różnego rodzaju praw w procesie pokrzywdzonemu ma sens tylko wtedy, kiedy na koniec dnia zostanie skazany sprawca. Jeżeli nie, to oczywiście ani umorzenia absorpcyjne, ani umorzenia kompensacyjne, ani nawiązki po 200 tysięcy złotych, ani żadne inne środki nie mogą być przewidziane, no bo człowiek zostanie uniewinniony, od kogo to można by tego dochodzić. Stąd niezależnie od tego, że komisja zrobiła bardzo wiele, żeby, jeszcze raz mówię, zaktywizować i umożliwić aktywność pokrzywdzonemu, no wydaje się jednak, że jego sytuacja w związku z kolei kontradyktoryjnością, której nie będzie, uspokoił pan profesor Kardas, ale również pan sędzia Tuleja, że to nie będzie kontradyktoryjny proces, będzie raczej mieszany, a pan sędzia mówił o aktywności czy aktywizmie sędziego, zwłaszcza jeżeli by chodziło o utratę takiego dobra jak prawda materialna, to mnie trochę pociesza, ale te wszystkie moje konkluzje idą w tym kierunku, że im mniej będzie kontradyktoryjności, tym lepiej dla pokrzywdzonego. Jeszcze raz mówię, znaczna część, proszę państwa, nowelizacji nie dotyczy kontradyktoryjności, tylko form konsensualnych. I w tym zakresie muszę powiedzieć, że te formy konsensualne mogą się bardzo pokrzywdzonemu przydać, z tego względu, o którym również mówił pan profesor Wiliński, że często pokrzywdzony chce i potrzebuje pieniędzy już, szybko. Bo rzeczywiście rehabilitacja za 10 lat no, mija się z celem, prawda? To jest jasne. I dzięki temu, że te tryby konsensualne się pojawiają i są rozszerzane może bardziej, tak bym powiedział, no może się okazać, że to jest dla niego dobra perspektywa. Natomiast nie bardzo widzę wartości dodanej oczywiście w kontekście pokrzywdzonego w tej kontradyktoryjności, muszę powiedzieć, jeżeli miałoby się w szczególności sprawdzić te przepowiednie mówiące o 20%, zwłaszcza, że jak pewnie wszyscy z państwa, albo bardzo wielu, byliśmy już na różnych konferencjach dotyczących nowelizacji kodeksu postępowania karnego i jeszcze tak optymistycznego panelu, jak po
jak ten pierwszy przed nami, nie widziałem na tych konferencjach, muszę powiedzieć. Oczywiście jeden organizowali sędziowie, drugi był też w Sądzie Najwyższym, chociaż to była Okręgowa Rada Adwokacka organizowała. No muszę powiedzieć, że strony postępowania, ale również sędziowie byli, proszę Państwa, raczej sceptycznie nastawieni. I to, co mówił prokuratorzy, pan prokurator będzie mówił w trzecim panelu, więc pewnie też coś na ten temat powie, byli raczej, być może była to zła próbka, ale byli nastawieni dosyć negatywnie do tego, czy podołają, w szczególności prokuratorzy, bo to na nich spocznie teraz ta odpowiedzialność na początku. I teraz, jeżeli miałoby być tak, że wyłącznym przedstawicielem pokrzywdzonego będzie prokurator, no bo oczywiście może sam się próbować reprezentować, ale obawiam się, że to będzie rzadkość, który jeszcze dlatego mówi, że raczej nie podoła, bo ma wiele różnych obowiązków, to stąd moje obawy, prawda? Do tej pory jednak mieli pokrzywdzeni większą szansę i mogli możliwość obrony również po stronie sądu. Nie wykluczamy tego całkiem, ponieważ w niektórych przepisach zachowały się jeszcze, zachowane zostały możliwości działania sądu. Muszę powiedzieć, że artykuł 343, który mówi o tym, że jeżeli nie ma zastosowania artykułu 46 kodeksu karnego, sąd może uzależnić uzgodnienie wniosku od naprawienia szkody w całości. To jest jakąś formą naprowadzania na działanie sądu. Jeżeli przeczytamy artykuł 2 kodeksu postępowania karnego, że przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie uszanowanie postępowania karnego, aby zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego, oczywiście to jest w punkcie 3, paragraf 1 dopiero, no to mam wrażenie, że tego rodzaju uszanowanie przepisów, niezależnie od wszelkich gwarancji formalnych, które komisja kodyfikacyjna zostawiła pokrzywdzonemu, raczej spowoduje, że będą one rzadziej uwzględniane, bo rzeczywiście będzie mniej skazań, czyli mniej przypadków uznania za winnego sprawcy. Stąd no, taka moja teza. Bardzo jestem ciekaw, czy Państwo będzie jakiś odzew w tej sprawie. Wydaje mi się ponadto, że tu czułem się osobiście już troszeczkę wyzwany przez pana dziekana do odpowiedzi, bo to ja mówiłem o tym, że jest dla bogatych proces. Nie jeden pewnie, ale też mówiłem o tym. I pan dziekan, jakby to powiedzieć, nie protestuje, nie mówi, że to nieprawda. Tylko mówi, że tak jak kiedyś taki był dowcip mleczki rysunkowy, jak dziadek mówi wnuczkowi, dawno, dawno temu byli biedni i bogaci. I to się przyjęło. Prawda? Więc rzeczywiście pewnie nie ma tu nic nowego. Pytanie, czy rzeczywiście jest potrzeba tej, jakby to powiedzieć, stabilizowania tego poglądu, że bogaci będą mieli lepiej, i uznawania tego przez państwo. Można by mówić długo, ale jak mówiłem, będę mówił raczej krótko. Chciałem się podzielić tymi wątpliwościami. Też jestem ciekaw, tak jak pan profesor Tomaszewski, co z tego wyjdzie. No ale jak wiemy, również jest słynne chińskie powiedzenie obyś żył w ciekawych czasach. Żeby ono nie dotknęło pokrzywdzonych, zastanawiam się nad tym, czy nie byłoby równie dobrze wprowadzić na przykład czy nie byłoby dobrze zastanowić się nad takim przepisem, którego może nie ma, ale może było warto go kiedyś nowelizować, że jeżeli już pokrzywdzony zechce i skorzystać z pomocy pełnomocnika, to żeby miał pewność, że nie zostanie on zobowiązany do zwrotu kosztów. Ja myślę, że nie jest to dla mnie oczywiste, w jaki sposób dzisiaj to będzie ta kwestia regulowana, bo tam jest mowa o zależności od wyniku procesu, tak mówi chyba kodeks postępowania karnego, w zależności od wyniku procesu. Nie bardzo wiem, jaki wynik procesu miałby być, żeby ten człowiek, który został pokrzywdzonym, miał zwracać koszta. No trudno powiedzieć. No, jeżeli tylko uniewinnienie, to rzeczywiście dosyć słabo to wygląda. Bo być może, jeżeli tak, to rzeczywiście wolałbym, żeby może te koszty były rozłożone i sądy były tak uprzejme, żeby to brały na skarb państwa, bo rzeczywiście mamy człowieka, który ma, owszem, jest pokrzywdzonego, który jest pouczony, ma osobną, prawda, jest wydany odpowiednie wzór pouczenia o jego prawach, natomiast no, dalece sobie wyobrażam, że będzie to trudne dla niego, żeby on sam mógł podołać tej procedurze, więc jeżeli może oczywiście wystąpić o pełnomocnika na etapie sądowym już dostanie, jeżeli tylko wystąpi. Natomiast problem polega na tym, że jeżeli potem będzie miał w perspektywie, o czym trzeba go pouczyć również, że będzie mógł, być może się zdarzyć, że koszta będzie zwracał, to on go może dodatkowo zniechęcić. Więc pytanie brzmi tak, czy rzeczywiście mamy jakąś wartość dodaną z innych zmian niż te, które... Z innych zmian mamy, natomiast czy mamy jakąś wartość dodaną w ramach tej zmian dotyczących kontradyktoryjności i czy warto
rzeczywiście tą sytuację, moim zdaniem, pokrzywdzonego faktycznie pogarszać, ponieważ formalnie ona się bardzo poprawia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu doktorowi za dyscyplinę czasową. Mam do państwa ogromną prośbę o zadawanie pytań i musimy dyskusję ograniczyć do 13:30. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, do pana sędziego Tulei nie mam pytania. Chciałem powiedzieć, że z wielkim uznaniem wysłuchałem tego, co powiedział i no, jestem bardzo zbudowany tym. Powiem szczerze, że tak sobie wyobrażamy mniej więcej reakcję sędziów na te zmiany. Nie do końca bierny, dążący do wykrycia prawdy, ale mający świadomość, że nikt do niego nie będzie miał pretensji o to, że on tej winy sam nie szukał do samego końca, tylko szukał prawdy i nie dokonywał czynności formalnych tam, gdzie one są zbędne, a tylko miało, dzisiaj robi się to po to, żeby sąd apelacyjny nam tego nie wyrzucił. Natomiast jeśli chodzi o tezę pana doktora Kładocznego, to ja oczywiście się z nią w sposób oczywisty nie zgadzam. Jeszcze do tej pory nigdy w historii procesu karnego pokrzywdzony nie uzyskał tylu uprawnień, co ta reforma wprowadza. Przecież wszystkie tryby konsensualne, które będą odpowiadały za 80% spraw karnych, ich warunkiem jest zabezpieczenie interesu pokrzywdzonego i brak jego sprzeciwu. Tego, proszę państwa, dzisiaj nie ma. W dużej części przypadków tego nie było. To bardzo długo można by odpowiadać, ale kwestia kosztów to jest bardzo prosta rzecz. Przecież prawo ubogich nie znika. To jest oczywiście nieporozumienie, zapominanie o tym, że możliwość pokrycia kosztów w zależności od wyniku postępowania nie oznacza, że ten, którego nie stać na pełnomocnika z urzędu czy obrońcę z urzędu, poniesie te koszty. Bo przecież prawo ubogich pozostaje w postępowaniu przygotowawczym jako kryterium uzyskania obrońcy, a w postępowaniu sądowym jako kryterium rozliczenia kosztów. To jest oczywiste, że w sytuacji, w której pokrzywdzony czy oskarżony, który nie utrzymał swojego stanowiska, będzie miał być pociągnięty do tych kosztów, oczywiście pokrzywdzony w zakresie swojej działalności aktywnej jako strony procesowej, a nie przecież wszystkich kosztów przez strony wytworzonych, to na tym etapie składa wniosek o zwolnienie od tych kosztów i działa prawo ubogich. Ono się nie zmienia, proszę państwa, zmienia się de facto tylko ta łatwość korzystania z pomocy pełnomocnika. Natomiast za jedną rzecz jestem panu doktorowi niezmiernie i głęboko wdzięczny, mianowicie za pokazanie trybów konsensualnych, albowiem jakby to powiedzieć, akcja pod kryptonimem AŚKRO, tak sobie to zapisałem, Aktywny Świat Kreatywnych Obrońców, czyli to, o czym mnie zdekonspirował mój przyjaciel Piotr Kardas mówił, zapomniał pan, panie profesorze, o tym, że są tryby konsensualne. Ja o tym mówię raz jeszcze dlatego, że sprowadzanie całej dyskusji o reformie do tego, czym jest kontradyktoryjność, czy ona jest, czy będzie, czy nie, i jak będzie trudna, i pokazywanie najbardziej teoretycznie możliwie skomplikowanego jednego konkretnego procesu, który nam urasta do milionów procesów, z którymi będziemy mieli do czynienia, oczywiście zmienia tą perspektywę oceny reformy. Natomiast kiedy uświadomimy sobie, że prawdziwa perspektywa to jest tryby konsensualne, w których adwokaci, obrońcy, pełnomocnicy mają bardzo dużo rzeczywiście do wygrania w imieniu swoich klientów, do skrócenia postępowania, uzyskania dużo korzystniejszych rozstrzygnięć niż dzisiaj, po każdej stronie, a dopiero tam w tych 20, co najwyżej, a pewnie mniej, procentach spraw, w których ten spór nie zostanie rozstrzygnięty, tylko tam będziemy mieli do czynienia z rozprawą, na której są przeprowadzane dowody. Proszę państwa, w tej perspektywie dyskutujmy o kontradyktoryjności. I zgadzam się z panem profesorem, żadnej kontradyktoryjności nie ma. Zmierzamy w stronę kontradyktoryjności, rozszerzamy te elementy. Dowody obligatoryjne. Piotrze, no naprawdę nie słyszałeś jeszcze nigdy odpowiedzi. Ja się boję Staszkowi Zabłockiemu o tym powiedzieć, bo on już dawno pokazał te odpowiedzi i pan sędzia tak delikatnie nawet wymienił te wszystkie sytuacje dowodów obligatoryjnych. Myślę, że ty to świetnie również pamiętasz. Rozumiem, że w pewnym zakresie... Aha, miałem sformułować pytanie. Taki sygnalizuje. Moje pytanie jest takie, ale boję się, że też będziesz odpowiadał tak długo, jak ja zadaję pytanie. Skąd ten pomysł, że nie wiemy, czym jest kontradyktoryjność i skąd ten pomysł, że my mamy wprowadzić czystą kontradyktoryjność? Nikt, przysięgam państwu, nie myślał o tym, że ma być wprowadzona czysta kontradyktoryjność w procesie karnym, bo my na tego mentalnie, organizacyjnie, ustrojowo i kulturowo nie jesteśmy przygotowani i w tym nie jest rzecz. Wokacja Fedeńszewska, Dek z Białegostoku, do pana Piotra Kładocznego. Pytanie jest takie, też jestem wrażliwa na pokrzywdzony, bardzo często występujemy po różnych stronach, również po stronie pokrzywdzonego. Czy jest pan w stanie powiedzieć mi jako adwokatowi, w jakiej ilości spraw karnych występuje zidentyfikowany osobowo pokrzywdzony? Bo
Nie potrafię panu odpowiedzieć na to pytanie, ale wiem, że występuje chyba mniej niż w połowie spraw. Zidentyfikowany osobowo i tam rzeczywiście jego sytuację możemy badać, ale w innych sprawach to jest pewien problem. Tam ja się nie mogę z tym pokrzywdzonym, nie z każdym ja się mogę pogodzić. A bardzo bym chciała w wielu sprawach. Nie da się na razie. Dziękuję bardzo. Maciej Szulc, Sąd Okręgowy Warszawa Praga, Wydział Karno-Odwoławczy. Ja bardzo króciutko. A mianowicie chciałem powiedzieć, nie zapominajcie państwo o postępowaniu odwoławczym. Tutaj się bardzo zmienia też model postępowania odwoławczego i dowodów, które będą przeprowadzane w postępowaniu odwoławczym. I ten ciężar dowodów trochę kosztem tej kontradyktoryjności, niekontradyktoryjności, w zależności od tego, jak to nazwiemy, o czym mówił pan sędzia Tuleja, to, czego nie zrobi sąd rejonowy, czy sąd, mówię z perspektywy sądu okręgowego, sąd pierwszej instancji, będzie musiał zrobić sąd okręgowy. Pamiętajmy o tym, zmienia się artykuł 437, paragraf 2, dopuszczający możliwość uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, była o tym mowa, a pamiętajmy o tym, że sąd odwoławczy cały czas ma takie narzędzie, a mianowicie artykuł 440, gdzie może wyrok zmienić, uchylić, zawsze na korzyść oskarżonego również, niezależnie od granic środka odwoławczego, jeżeli uzna, że wyrok jest niesłuszny, niesprawiedliwy. Dziękuję. Katarzyna Misztal, aplikant adwokacki. Ja chciałabym zapytać o artykuł 59a kodeksu karnego, dlatego że w mojej opinii no jest to dosyć rewolucyjny przepis i dosyć mało tutaj było o tym mówione. W kontekście tego przepisu interesuje mnie najbardziej to pojęcie naprawienia szkody. Jest to narzędzie dla pokrzywdzonego, dzięki któremu on może uzyskać bardzo wiele, natomiast jak bardzo wiele, to jest pytanie. Czy pokrzywdzony może uzgodnić z oskarżonym tak naprawdę częściowe naprawienie tej szkody, wiedząc, że nie uzyska i tak nic więcej? Czy w takim wypadku możliwe będzie uwzględnienie jego wniosku z artykułu 59a? Z kolei z drugiej strony, czy możliwe jest pewne uzyskanie czegoś przy okazji, tak? Możemy sobie wyobrazić sytuację, gdzie pokrzywdzony będzie chciał, korzystając z tego narzędzia niezwykle korzystnego dla oskarżonego, uzyskać coś ponad. W jakim zakresie sąd będzie badał tą kwestię naprawienia szkody i w jakim zakresie będzie mógł wniosek pokrzywdzonego odrzucić, jeżeli ta szkoda będzie naprawiona na przykład w 80% albo w 120%. Dziękuję bardzo. Adwokat Tadeusz Wolfowicz. Ja wysłuchałem z uwagą szczególności ostatniego fragmentu wystąpienia pana doktora Kładocznego, absolutnie się z nim nie zgadzając. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że wyznaję zasadę i myślę, że to się nie zmieni, taką mam nadzieję, że w dalszym ciągu centralną postacią procesu karnego będzie oskarżony, a nie pokrzywdzony. A poza tym uważam, nawiązując do wypowiedzi pana profesora Wilińskiego, że rzeczywiście obszar rozstrzygnięć konsensualnych w nowej reformie daje pokrzywdzonemu nie tylko uprawnienia, ogromnie szerokie, ale stwarza pole prawnych nadużyć. Chcę powiedzieć, i wyrażałem ten pogląd już wielokrotnie, że artykuł 46 kodeksu karnego, który miał bardzo szczytną ideę w intencjach pana profesora Cola i Waltosia, jest polem prawnych nadużyć przez pokrzywdzonych. I takim samym obszarem staje się artykuł, o którym przed chwilą mówiła pani mecenas. Co ma wspólnego z reformą i co ma wspólnego z filozofią karania i z etosem pracy sędziego, prokuratora i adwokata, wręczanie kopert pod salą za warunkowe umorzenie postępowania i za zgodę pokrzywdzonego na takie warunki. Co ma wspólnego z etosem zamieszczanie w wyrokach karnych kwot odszkodowania, które są zupełnie inne niż te, które są wręczane w rzeczywistości, bo pokrzywdzony omija przepisy ubezpieczeniowe. A teraz stworzyliśmy nowy przepis, nową pułapkę, artykuł 59. Państwo sobie wyobrażają rozmowy pokrzywdzonymi z oskarżonymi i z nami jako obrońcami?
na temat pieniędzy za umorzenie postępowania? To jest dramat w moim odczuciu. Stworzyliśmy nowe pole prawnych nadużyć. Dziękuję bardzo. Podobnie jak Paweł Wiliński jestem pod wielkim wrażeniem wystąpienia sędziego Tulei. Nie z tego powodu, że powoływał się kilkakrotnie na mnie, choć oczywiście jak każdy człowiek próżny z tego czerpałem gigantyczną radość. To było ważne. Niestety niedomknięte. Mam nadzieję, że pan sędzia pozwoli się nakłonić, żeby napisać to i opublikować. Mówię o tej części, w której prezentowałby perspektywę postępowania dowodowego prowadzonego przez sędziego. Tu się z Pawłem Wilińskim zgadzam, ale fundamentalnie nie zgadzam się z twierdzeniem, jakoby tryby konsensualne zamykały problem aktywności dowodowej obrońcy. Pewnie byłem nieklarowny. Odwołam się wyłącznie do literatury, w której teksty poświęcone konsensualizmowi i trybom konsensualnym napisał Paweł Wiliński. Nie ma żadnej wątpliwości, że to forma negocjacji warunków zakończenia postępowania, oparta wyłącznie na materiałach, które znajdują się w aktach w toku postępowania przygotowawczego. I nie ma żadnej wątpliwości, że pozycja obrońcy w tych negocjacjach jest uzależniona od tego, co dowodowo zostało tam ustalone. I jestem pewien, że nie ma takiej możliwości, by sensownie zamykać konsensualnie 1% spraw bez aktywności obrońcy, ponieważ oznaczać to będzie dyktat prokuratury. A ja takiego dyktatu z punktu widzenia czegoś, co dla mnie w procesie jest fundamentalnie istotne, rzetelności i sprawiedliwości, o której pięknie mówił sędzia Tuleja, nie akceptuję. Zakładam, że na takich warunkach propozycji nie zaakceptuje także sąd. To oznacza, że żebyśmy do czegokolwiek doszli, musimy być dowodowo aktywni. I nie ma żadnej różnicy między trybem konsensualnym a pełnym wydaniem postępowania jurysdykcyjnego poza tą jedną. Na etapie postępowania przygotowawczego, jeśli chcę go kończyć konsensualnie, muszę mieć 30 tysięcy asów w rękawie, po to, by je prokuratorowi ewentualnie pokazać. Nie muszę składać formalnie w tym zakresie wniosków i przeprowadzać dowodów. To pytanie, jak szybko dojdziemy do porozumienia, które pozwoli nam zamknąć proces w sposób adekwatny i sprawiedliwy, nie tracąc perspektywy pokrzywdzonego. To jest zmiana fundamentalna. Notabene, pan profesor Wiliński to wie lepiej ode mnie. Ona ma niewiele wspólnego z nowelizacją w kierunku kontradyktoryjności. Ona łączy się z tym momentem, kiedy pojawiły się tryby konsensualne. Tyle tylko, że w Polsce nigdy ani prokuratorzy, źle to rozpocząłem, ani adwokaci, ani prokuratorzy, ani sędziowie nie widzieli tego tak plastycznie, jak rysuje się to w świetle zmienionego trybu postępowania dowodowego przed sądem. To jest cała nowość. Więc nie zgadzam się, Pawle, w sposób fundamentalny, że konsensualizm zdejmuje z obrońcy obowiązek prowadzenia czynności dowodowych. To jest świat, który na obrońcy ciąży i nikt go od tego nie uwolni. I wreszcie ostatnia kwestia. Skąd tendencja do czystej kontradyktoryjności? Ona przynajmniej w odniesieniu do mojej skromnej osoby jest bardzo łatwo personifikowalna. Ja jestem zwolennikiem skrajnego kontradyktoryjnego procesu. Deklaruję to od bardzo dawna. Starałem się w tej części, w jakiej było to możliwe, w opinii sporządzanej przez Naczelną Radę Adwokacką, zaproponować zmianę przepisów przedstawionych przez Komisję Kodyfikacyjną w kierunku zwiększenia kontradyktoryjności postępowania. Nie czas i miejsce, by odpowiadać na pytanie, ile z tych propozycji zostało uwzględnionych. Ja jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Ale na gruncie znowelizowanych przepisów, i moim zdaniem pięknie pokazał to sędzia Tuleja, powinniśmy próbować wyciskać z tego, co zmieniono, tyle kontradyktoryjności, ile to jest możliwe. I w tym sensie, i to też dawałem temu wyraz na piśmie, potrzebuję przyjąć paradygmat, że to jakkolwiek nie jest, to z punktu widzenia paradygmatu wykładniczego traktuję go jakby był proces kontradyktoryjny. Z założeniem, że nie tracę perspektywy sprawiedliwości materialnej, że nie tracę czegoś, co określa się mianem prawdy materialnej i nie tracę tego, że czasami sąd będzie korygował wszystko to, czego nie uczynią strony, ale do momentu tej korekty chcę ten proces widzieć skrajnie kontradyktoryjnym. I to jest, Pawle, tylko tyle. Ja wiem, że komisja nigdy
nie myślała, nie deklarowała i nie ułożyła noweli w kierunku skrajnej, czystej kontradyktoryjności. Ale ja przyjmuję to jako model wykładniczy i mam nadzieję, że podzielisz moje zdanie. To jest dobry pomysł, żeby wycisnąć z tego tyle, ile można. Jeśli bowiem przyjmiemy inną perspektywę, to jest naprawdę ostatnie zdanie, to na końcu spotkamy się po pół roku i stwierdzimy, wszystkie nasze lęki i nadzieje były kompletnie bezprzedmiotowe, bowiem nihil novi. A ja chcę powiedzieć, idźmy w kierunku czystej kontradyktoryjności jako paradygmatu i powtórzmy za jednym z wielkich Polaków non abiate paura. Nie ma ryzyka dla nikogo. Dziękuję. Oczywiście bardzo dziękuję panu profesorowi Wilińskiemu za to, że ze mną się nie zgadza, ale ja się zgadzamy się w sumie, jeżeli chodzi o tryby konsensualne i uważam, że rzeczywiście zostało tam zrobione, zgodnie z tym, co pan mecenas mówił, bardzo wiele. Nie wiem, czy da się więcej zrobić dla pokrzywdzonego, ale to jest wszystko kwestia formalna, co próbowałem wcześniej przedstawić, prawda? I to nie mało. Bądź co bądź jesteśmy na gruncie kodeksu postępowania karnego, czyli prawa formalnego. No, ktoś nie będzie chciał korzystać, to nie skorzysta, ale taka znaczna ilość pokrzywdzonych jest. Nie potrafię odpowiedzieć pani mecenas na pytanie ile i wcale nie twierdzę, że w każdym postępowaniu jest pokrzywdzony, w żadnym razie. Natomiast mówię tylko z pozycji tych osób, które są nimi. No, oczywiście w pewnych postępowaniach nie ma w ogóle pokrzywdzonych i one się pewnie kończą jeszcze szybciej. Jeżeli chodzi o artykuł 59a, w poprzednim panelu wskazywano, że to jest nowość absolutna, to wiemy, natomiast no, jest to jakby, w cudzysłowie, rekompensata za brak powództwa adhezyjnego. Ja nie do końca jestem przekonany, że są rzeczy równorzędne. Rzeczywiście nie mam pewności, dlaczego w noweli z 20 lutego ten rozdział 7 został uchylony. To by było dobrze też możecie się dowiedzieć, jakie były powody. Czy rzeczywiście tutaj chodziło przede wszystkim o kwestie związane z tempem postępowania i to utrudniało zakończenie postępowania. Z tego, co nam wiadomo, chyba wszystkim te powództwa adhezyjne nie były nadmiernie częste. W związku z tym to chyba nie była taka przyczyna. No, artykuł 59a, ja się chętnie z panem mecenasem zgadzam. On może być polem do bardzo różnych w obie strony, nie tylko tą stronę, o której pan mecenas mówi, nadużyć. No ale rozumiem, że mamy też paragraf trzeci, który mówi, że przepisu paragrafu pierwszego nie stosuje się, jeżeli zachodzi szczególna okoliczność uzasadniająca, że umorzenie postępowania byłoby sprzeczne z potrzebą realizacji celów kary, więc być może ktoś to będzie kontrolował choćby w minimalnym stopniu, żeby nie było to nadużyć. Raczej rozumiem ten przepis paragrafu trzeciego jako kontrolę, czy sposób kontroli, czy środek kontroli nadużycia raczej w stronę drugą niż pan mecenas podejrzewa, prawda, że należałoby, ale czyli że nie ma tu nacisków na pokrzywdzonego, prawda, raczej, ale nie wykluczam, że przy pewnej aktywności sądu jest to możliwe w obie strony, taka kontrola. I rzeczywiście to jest zupełna nowość, pani mecenas ma rację, ten artykuł 59a, no ale to już jakby kwestia wyboru, tak jak mówiono w pierwszym panelu, tak, no jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, pan profesor Wiliński, prawda, zdaje się mówił o tym, że jeżeli ktoś jakby nie kupuje, mówiąc kolokwialnie, koncepcji, że można się dogadać, no to rzeczywiście ten przepis będzie bardzo go raził i tu jak pan profesor Kardas chciałby pogodzić, też bym chciał pogodzić, ale nie wiem, czy to jest możliwe, te wszystkie elementy, żeby niczego nie utracić, prawda, i stąd dosyć poważnie starałem się potraktować tytuł konferencji, że sprawiedliwość dla wszystkich, prawda? Z jednej strony, a z drugiej strony chyba to nie jest możliwe. Co do artykułu 46 kodeksu karnego, no ja mówię, nie spotkałem się z takimi olbrzymimi nawiązkami do 100 tysięcy złotych nawet w dzisiejszym postępowaniu, pewnie może były, nie wiem, tym bardziej nie spodziewam się, żeby masowo nas zalały nawiązki do 200 tysięcy złotych, prawda? Bo to raczej ma mało prawdopodobne. Tak, to ja dziękuję, bardzo tyle. Ja chciałem podziękować i panu doktorowi, i pani mecenas. To nie jest oczywiście tak, że sądy i sędziowie zapominają o pokrzywdzonych. My ich staramy się widzieć i w tej triadzie, o której mówiłem, ten pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy, jego pełnomocnik byliby gdzieś w okolicach prokuratora. Na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że to może taka niezbyt zręczna figura retoryczna, ale z drugiej strony proszę się cieszyć, że mówiłem o nas triada, a nie kwadrat. Także. Bardzo dziękuję wszystkim panelistom za wystąpienia.